Siemanko, witam wszystkich gorąco, witam w piątkowy poranek, no chyba, że oglądacie już to po szkole i po pracy, czyli wieczorem. No raczej już w sobotę nikt tego nie ogląda. Tak to jest, moi drodzy, jeżeli wrzucam taki vlog w piątek, to już w sobotę chyba nikt nie ogląda, ale ważne jest to, że dzisiaj mam dla Was bardzo fajny temat. Wczorajszy, czyli tłustoczwartkowy temat, był oczywisty. Mówiliśmy o jedzeniu, o takiej przykrej sprawie. No dla mnie to było wtedy wesołe, ale generalnie jak tak się spojrzy takim okiem, wiecie, dorosłej osoby, to było przykre. Kto nie widział, to niech żałuje, niech szybko pędzi, nadrabia straty. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, porozmawiamy także o jedzeniu i to będzie historia związana, moi drodzy, ze szkołą. A mianowicie, słuchajcie, podstawówka, to była na pewno podstawówka. Ja byłem osobą, która nie jadła śniadań w domu. To generalnie nie dlatego, że mi ktoś nie robił. Owszem, zawsze było śniadanie, zawsze było świeże pieczywo, wszystko można było czy to samemu zrobić, czy to matka przygotowała, ale ja byłem osobą, która nie jadała tego śniadania. No i nie wiem jak to u Was, czy Wy też tak mieliście. Ja generalnie jak nie zjadłem śniadania, to ta kanapka, powiedzmy bułeczka, była pakowana mi i wsadzana do torby, do plecaka. No i oczywiście mogłem sobie zjeść jako tak zwane drugie śniadanie, które u mnie było pierwszym śniadaniem, o ile zjadłem. A właśnie nie jadałem, bo byłem osobą, która nie wiem dlaczego, z punktu widzenia dzisiaj dorosłej osoby, nie potrafię tego pojąć. Co mi nie smakowało? Od czego się bałem? Przecież to były świetne kanapki, słuchajcie. Świetne kanapki były ze świeżą wędliną, ze świeżym serkiem, z jakimiś warzywami. I ja po prostu nie chciałem tego. Nie wiem dlaczego, wolałem. I uwaga, tu był też błąd, bo rodzice też mi jakieś tam 2 złote dziennie gdzieś tam dawali, że tam, a to masz tam jak będzie ci potrzebne, może coś tam kupisz sobie do picia, nie? To ja właśnie za te 2 złote kupowałem sobie drożdżówki. Drożdżówki, które jadałem zamiast śniadań, a tą bułkę potem przynosiłem do domu. I to było niestety, moi drodzy, słabe, bo doszło do takiego... Doszło kiedyś do takiego incydentu, że po prostu było mi słabo. Było mi słabo i generalnie ja nie wiedziałem, co mi jest. To po prostu powiedziałem, że głowa mnie boli, że w ogóle nauczycielka zobaczyła, że jestem taki blady i kazała mi kumplowi kazała odprowadzić mnie do higienistki podczas lekcji. Higienistka tam tak popatrzyła, coś tam, no wiadomo, co higienistka zrobi, no. Położyła mnie na kozetkę, dała mi tam tą, tam, co tam się w tej wodzie rozmiesza. Glukozę, co, nie, coś tam, cukier, wiecie o co chodzi, no. Generalnie, żebym dostał energii. To tam mi dała się tego napić, ja się tam położyłem. No i generalnie, jak już tam po pół godziny troszkę doszedłem do siebie, to kazała mi iść do domu. No ale pani wychowawczyni powiedziała, że no nie idź sam, jest jakiś tu kolega, który wie gdzie mieszkasz, wziął taki kumpel, poszliśmy. No i tak w sumie, z tego co pamiętam, to nawet po drodze nie gadaliśmy o niczym, bo tak się źle czułem. Ja mu tam podziękowałem, nie, tego, poszedłem do domu. No i co się okazało, bo matka generalnie pracowała, także ja już byłem w domu, miałem klucze i dopiero tak gdzieś wieczorem przychodzili rodzice z pracy. No i powiedziałem, że tam słabo tego, coś tam, nie, ale oczywiście gdzieś tam coś tam pozmyślałem, żeby to nie było, że to właśnie za brak śniadania. Tylko, że coś tam mi było słabo, już okej, nie? No i, moi drodzy, niby wszystko spoko, nie? Historia by się mogła tutaj zakończyć. No bo w sumie co, no nie jadałem śniadań, bo miałem bułkę, ale nie jadałem jej. No i było mi słabo, bo w końcu, kurczę, no nie zjadłem nic. No to wiadomo, że takie dziecko po prostu osłabnie. Ale na najbliższym zebraniu moja matka wróciła, po prostu, jak się otworzyły, moi drodzy, drzwi. To co tu się działo? Po prostu takie krzyki były. Się okazało, że pani wychowawczyni posądziła matkę o to, że po prostu mi nie daje śniadań. Tak, i właśnie pani dziecko zasłabło. Czy pani mu daje jeść? No i po prostu wyobrażacie sobie poirytowanie mojej matki, kiedy musiała się tłumaczyć, że po prostu ja nie chcę jeść, a ja mam kanapki, ja je przynoszę do domu. Ona nie wiedziała, dlaczego ja tego nie chcę jeść, bo przecież to były pyszne kanapki, tylko ja ich nie jadłem. No nie potrafię tego w ogóle rozkminić. I dlatego właśnie było mi słabo, bo raz śniadania nie zjadłem. No i poszła, moi drodzy, taka wiadomość, matka no... Nie bez powodu, tak? Wiadomo, ja się wcale nie dziwię, że się zdenerwowała na mnie i na panią nauczycielkę, no bo w końcu ona się stara robi śniadania, a tu kurde dziecko słabnie, no. No patologia, no. No normalna patologia. No słuchajcie, trzymajcie się,
Życzę wam miłego dnia, dajcie znać, jak tam u was było ze śniadaniami, czy woleliście na przykład sobie kupować drożdżówki w szkole, czy jadaliście te rogale takie tam z nadzieniem, czy jakieś takie zapiekanki, czy jak to było z tymi śniadaniami w szkole, pierwsze i drugie. Ja wam dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia i fajnego, superanckiego, zajebistego weekendu. Cześć!